Hej! Zapraszam Was do wspólnej wymiany tonera w drukarce Samsung SCX3205. Włączamy drukarkę. Gdy zbliża się koniec tonera, dioda widoczna na obudowie urządzenia będzie miała kolor czerwony. Przygotowujemy drukarkę do pracy. Podnosimy moduł skanera. Podnosimy górną pokrywę drukarki. Za widoczny uchwyt wyjmujemy zużyty toner. Rozpakowujemy nowy toner z opakowania. Zdejmujemy zabezpieczenia tonera. Po prawej stronie tonera znajduje się uchwyt taśmy zabezpieczającej. Zdecydowanym ruchem wyjmujemy całą taśmę. Po prawej stronie tonera znajduje się także chip odpowiadający za stan materiału eksploatacyjnego. Jeśli posiadasz drukarkę z wgranym alternatywnym oprogramowaniem, możesz stosować tonery bez chipa. Wkładamy nowy toner do drukarki. Opuszczamy górną pokrywę drukarki. Opuszczamy moduł skanera. W celu wydrukowania strony testowej wciskamy i przytrzymujemy kilka sekund przycisk Stop Clear. Czekam na Wasze pytania w komentarzach. Nie zapomnijcie także o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam na stronę naszego sklepu deltusz.pl.